Witajcie, z tej strony Uluru. Jeżeli słyszycie tam jakieś odgłosy czy coś, to bardzo, bardzo Was przepraszam, ale mam nadzieję, że i tak obejrzycie ten filmik i nie będzie Wam to przeszkadzać. No dobra, no to tak. Ogólnie sobie tutaj przyniosłam taką ozdóbkę świąteczną. Widać trochę, że się świeci. No, tak żeby było świątecznie, bo jest to ostatni filmik przed świętami. Mam nadzieję, że te święta spędzicie bardzo dobrze, fajnie i Mikołaj przyniesie bardzo fajne prezenty. Dobra, ja później po odpowiedzi na pytaniach do tagu Wam jeszcze powiem kilka informacji. No, a teraz zajmiemy się pytankami. Odpowiem dzisiaj na pytanka do tagu scenografii LPS Tag i nominowała mnie The Alon LPS. No dobra. No to zaczynajmy. Pierwsze pytanie. Z jakich materiałów robisz scenografię? Szczerze mówiąc, najczęściej to z kartonów albo z papieru tego, takiego twardego, tego technicznego. No ale to wtedy i tak nakładam, czy nie nakładam, przyklejam na karton i no i taka scenografia. Akurat dzisiaj taką sobie inną wzięłam, taką, żeby była taka inna, taka bardziej Christmas. No i to jest kocyk mojej siostry. Drugie pytanie. Gdzie najczęściej kupujesz dodatki do scenografii? Najczęściej to w jakimś tam papierniczym, sklepie plastycznym. No, w takich zwykłych sklepach. Czasami w księgarni nawet są takie właśnie bloki techniczne. No, bo nic innego nie kupuję, bo kartony w domu mam. Po prostu moja mama już się wścieka, że po prostu rośnie góra kartonów u mnie w pokoju. No, ale... Tak bywa, takie to jest życie LPS-tubera. Pytanie trzecie. Jaką zazwyczaj masz scenografię? Szczerze mówiąc, staram się zmieniać tę scenografię, ale chyba najwięcej scenografii w moim filmiku to jest z takiego kartonu. Niestety teraz Wam go nie mogę pokazać, ale pewnie widzieliście na odcinkach, tutaj Wam zdjęcie pokażę. Na jednym z moich odcinków właśnie jest ta scenografia, no nawet nie na jednym, tylko na kilku. Ale tutaj zdjęcie z jednego odcinka. Pytanie czwarte. Czy ktoś Ci pomaga w robieniu scenografii? Nie, nikt mi nie pomaga. Pytanie piąte. Jaka scenografia jest Twoja ulubiona ze wszystkich? Szczerze mówiąc, nie mam ulubionej. Jakoś tak wszystkie lubię. Szóste pytanie. A jaka jest nienawidzona? Tak jak już mówiłam, wszystkie mi się podobają, wszystkie lubię, więc no nie mam żadnej znienawidzonej scenografii. Siódme pytanie. Który LPS według Ciebie pasuje najbardziej do Twojej ulubionej scenografii? Ojku, no tak jak już mówiłam, nie mam swojej ulubionej scenografii, ale uważam, że każdy LPS pasuje do scenografii. Nie wiem, znaczy może niektóre mniej, niektóre bardziej, ale uważam, że każdy jakby zasługuje na bycie na odcinku i w ogóle, dlatego też nie ma teraz Uluru, teraz będę troszeczkę zmieniać pet shopy, żeby dać szansę moim pet shopom z tego miasteczka, żeby też zabłysnęły przed kamerą. Ósme pytanie. W jakim tempie zazwyczaj robisz scenografię? Chyba w tempie takim powolnym, tak mi się wydaje. Jeśli właśnie chodzi takie do seriali, takie z kartonów robione, że tam trzeba poprzyklejać, powycinać coś, no to ja się tak za bardzo nie śpieszę, bo tak sobie jeszcze kawusie przyniosę, tutaj powycinam, tutaj jeszcze lekcje poodrabiam, tutaj popiję kawusi i dopiero wtedy zacznę robić. No, tak na spokojnie raczej robię, ale za to nawet ładnie wychodzi. Jakoś nie uważam, że jestem uzdolniona plastycznie w robieniu właśnie takich scenografii z kartonów, ale coraz lepiej mi wychodzi i coraz bardziej jestem z siebie dumna. Pytanie dziesiąte. Jaki masz styl robienia scenografii? Nie wiem, nie znam się na stylach, więc no niestety nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. I pytanie jedenaste. Nominuj osoby do tego tagu. A więc, chciałabym nominować 4 osoby, ale oczywiście jeśli nie zostałeś nominowany, bądź nominowana, to oczywiście również możesz nagrać ten tag, możesz napisać nawet w komentarzu, że nagrałeś ten tag. Ja z chęcią później wejdę na Twój kanał i zobaczę, jak odpowiedziałaś na to pytanie. No dobra, no ale ja chciałabym nominować 4 osoby i pierwszą osobą to jest Debrenda LPS. Dużo nominacji już ode mnie dostała, ale mam nadzieję, że nagra jeszcze ten tag. Już obiecuję, że nie będę tak za bardzo nominować Ciebie, bo pewnie już masz dość. No nie wiem. Kolejną osobą, którą nominuję, chciałabym nominować DX LPS. Trzecią osobą, którą nominuję, to jest Arashif LPS.
Ma ona dopiero jeden filmik na kanale, ponieważ dopiero zaczyna, ale serdecznie zapraszam na jej kanał. No i mam nadzieję, że nagrasz ten tag. I ostatnią nominację otrzymuje ode mnie Luna LPS TV. No, mam nadzieję, że to nagracie. No dobra, to tyle z tego tagu, ale chciałabym Wam jeszcze kilka informacji powiedzieć. A więc pierwszą informacją to chciałabym Wam życzyć wesołych świąt. Dużo, dużo prezentów, bo wiem, że większość na to czeka. Oczywiście smacznej kolacji wigilijnej i no, wspaniałych chwil z bliskimi. A druga informacja to chciałabym Wam powiedzieć, że w piątek nie będzie premiery, ponieważ jest to 25 grudnia, czyli Boże Narodzenie. I tak pomyślałam, że no, nie będę mieć za bardzo czasu na nagranie tego filmiku, ale również chciałabym, żebyście wyspędzili ten czas z rodziną, pomagając, nie wiem, w porządkach, albo po prostu no, usiąść przy stole i porozmawiać, czy gdzieś, nie wiem, może jedziecie gdzieś. Żebyście po prostu nie siedzieli na tych komórkach i przed telewizorem, czy tam przed laptopem, tylko po prostu, żebyście spędzili czas z bliskimi. Także kolejna premiera będzie dopiero 29 grudnia. No. No i mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeszcze raz Wam życzę wesołych świąt. No i do usłyszenia. Pa, pa!